Siemanko, koldziska, z tej strony Metsu i witam was w drugim odcinku z eliminacji do Mistrzostw Świata w roku 2022. Dzisiaj naszymi rywalami są Węgrzy, no i Hiszpanie. Zobaczymy jak nam pójdzie, jesteśmy liderem grupy, więc na razie idzie wszystko zgodnie z planem. Jeśli oczywiście materiał przypadnie wam do gustu, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę. Jak to mówią, Polak-Węgier, dwa bratanki, i do szabli i do szklanki, ale na boisku to my chcemy zwyciężyć. Lubimy Madziarów, no ale nie chcemy się z nimi dzielić punktami. Konziorem zagramy na środkowie pomocy ofensywnej, a Kownackiego damy na skrzydło. Myślę, że to będzie dobrze funkcjonowało, bo nadal musimy sobie radzić bez Lewandowskiego. Zaczynajmy pierwsze spotkanie. I rozpoczynamy pierwszą połowę piątek do kądziora. Ten rozpędza się z piłką Damian Konzior, ładne podanie do Szymańskiego. Ten odnajduje piątka. Krzysztof Piątek do Kownackiego. Fiola to przeciął, ale jeszcze piątek przejął piłkę. Krzysztof Piątek. Jest Szymański w polu karnym! Ależ uderzenie! Ależ spektakularny gol! I mamy piękne otwarcie. Tego meczu, oczywiście. Na stadionie narodowym, jak widzimy, jest trochę pustek. To nie wróży dobrze. Mimo, iż mamy 6 punktów, to ewidentnie styl się kibicom nie spodobał. Więc musimy w tym meczu kupić ich zaufanie. Dobrze tutaj, Kęziora. Rozpędza się, zbiega do środka, podaje do Kąziora. Ten już jest w polu karnym i rzut karny, panie sędzio! No co za menda, jak mógł za takie coś nie dać karnego? Hańba! Jest tutaj podanie do Kownackiego, Dawid Kownacki, świetnie wypuszcza Krzysztofa Piątka, Piątek na skraju pola karnego, centruje, jest tutaj Kądzior, walczy z Willy Orbanem, no i niestety z pomocą Langa Węgrzy wybijają piłkę. Kownacki, jeszcze Kądzior to wycofuje, Zieliński, jest Żurkowski, z dystansu uderza i minimalnie piłka mija bramkę, ależ to było bliskie, piłka po rykoszecie zmierzała w okolice okienka, ale ostatecznie minęła bramkę Węgrów. Kądzior ładnie kontroluje piłkę, zagrywa do Zielińskiego, jeszcze rozrzucenie gry do Szymańskiego. Doliczony czas gry pierwszej połowy Szymański chybił celu. Mogło być już dwa do zera techniczny strzał naszego skrzydłowego, ale niestety nieznacznie się pomylił i nadal tylko jedna bramka przewagi. Warga wycofuje piłkę Fiola, Warga centruje na pole karne. Przegrywa tutaj Węgier pojedynek główkowy, jeszcze kadar zgarnie tą piłkę, noć. Kalmar! No, ale na szczęście spokojnie, szczęsny wznowi grę z piątego metra. Bo strzał Kalmara naprawdę pozostawia sporo do życzenia. Mógł to zrobić zdecydowanie lepiej. Jeszcze tutaj podanie do Kownackiego. Dawid Kownacki szuka miejsca do podania. Odnajduje Kądziora. Ten pędzi w sytuacji sam na sam z Bramkarzem Damian Kądzior. Wygonił się niepotrzebnie zagrywa do środka i Kownacki na 2 do 0. Ależ on to pięknie uderzył. Jednak konzior tam potrzebnie się wygonił, bo czekał, żeby podać do Dawida Kownackiego. Fantastyczne uderzenie, przy którym Gulaci był bez jakichkolwiek szans na interwencję. 2 do zera dla reprezentacji Polski i idziemy po trzecią bramkę. Dobre podanie Nodzia, Szoloj. Szuka miejsca, żeby zagrać w pole karne, zobaczmy, Kadar na Soloja i gol niestety. Ładnie to uderzył Adam Soloj, no i niestety mamy ramkę na 2 do 1 i Węgrzy łapią kontakt. No końcówka może być ciekawa, 25 minut do końca, no a w tym spotkaniu może się wiele dziać. Orban jak widzimy z opaską kapitańską, mógł grać dla Niemiec, nie chcieli go Niemcy, mógł grać dla Polski, Polacy go nie chcieli, więc ostatecznie zagrał dla Węgier, czy był to dobry wybór? Chyba jedyny. Kownacki, jak widzimy dobrze tutaj biegnie z piłką, zagrywa do Milika, Arkadiusz Milik podaje do Kownackiego, ten jest polukarnym. no i wyblokował go niestety obrońca i gulaczy ma piłkę w rękach. Jeszcze Żulkowski, zagrań do Jóźwiaka, Jóźwiak ma gaz i może to teraz wykorzystać, podaje do Kownackiego, Dawid Kownacki na skraju pola karnego. Kownacki, ładna kontrola, Kownacki podaje po ziemi Żurkowski, Zieliński i świetny blok nodzia. No i będzie zaledwie rzut rożny. Mógł to zdecydowanie lepiej sfinalizować Zieliński, no ale noć w ostatnim momencie zdołał go zablokować. No i koniec spotkania 2 do jednego Przyjaźń poza boiskiem, ale na boisku nie ma sentymentów. Musieliśmy pokonać Węgrów i nawet Orban nie był w stanie nas powstrzymać. Obrańca niezły, no ale Kadra Węgier sama w sobie no nie jest najlepsza. Nie oszukujmy się. Nawet obrońca Erbelipsk ich nie zbawi. Szczęsny trzy interwencje Gulaci 4. Dobry bramkarz, ale na nas to za mało. Przejdźmy dalej. No i jesteśmy już po pierwszym spotkaniu pokonaliśmy Węgrów 9 punktów. No mamy komplet na razie, 5 punktów przewagi nad Hiszpanią, 2 punkty nad Belgią. Dania traci już do nas 6 punktów, więc chyba odpadła tak naprawdę z tego wyścigu awans. No, chyba że staną się jakieś cuda, bo Duńczycy, nie oszukujmy się, nie dysponują jakąś potężną kadrą. No i zdecydowanie mają dużo do poprawy. My jesteśmy zdecydowanie lepsi w tych eliminacjach. Teraz trenuję sobie oczywiście klasycznie dwóch piłkarzy: Kaczmarka i Adamczyka. Mam nadzieję, że będą w przyszłości gwiazdami reprezentacji Polski. Adamczyk to środkowy pomocnik ofensywny, a Kowalczyk a Kaczmarek może grać i na pozycji lewego obrońcy i na środku. Jest dość wysoki, ale niestety nie jest szybki, więc raczej planuje, żeby był stoperem. No ale jak się wszystko ułoży, czas pokaże. Teraz skupmy się na meczu z Hiszpanią. Ekipa La Furia Roja to bardzo wymagający rywal, ale są w kryzysie, więc trzeba to wykorzystać. Zaczynajmy to widowisko! Dobrze tutaj opanował piłkę Asensio. Marco Asensio rozpędza się skrzydłem. Kędziora nie dogonił go, a i błąd kędziory, i może być Centralna karne Asensio. Do środka wybijamy to ale, mamy szczęście. Tylko słupek po strzale Santiego miny to mógł być idealny początek Hiszpanów, ale metalowy pręt tym razem nas uratował. No, nareszcie, pręty są po naszej stronie. Dobrze tutaj biegnie Żurkowski, ależ mnie Hiszpanów jak slalomowe tyczki. Szymon Żurkowski. Wreszcie podaje Kownacki chybił. No niestety chciał zaskoczyć Dawida Deche strzałem po krótkim rogu, ale na tak fantastycznego bramka, że było to za mało i Kownacki chybił celu. Dobrze tutaj Kowalczyk do środka, Kądzior, jeszcze jest Żurkowski. Szymon Żurkowski może podać, czy wreszcie poda. Tak jest, dojrzał kądziora, jest jeszcze Kownacki, Dawid Kownacki do prawej nogi i słupek, jeszcze dobitka piątka i ten farfocel ostatecznie wpada do bramki. Jak wiemy nasz słynny pio, 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 co nie dotknie to zamienia w złoto. No i tym razem też się to sprawdziło, ledwo co dotknął tej piłki, nieczysto w nią trafi, ona i tak znalazła drogę do siatki. No i to jest piątek w najlepszym wydaniu. Piątek, pół sytuacji zamienił na bramkę, więc teraz już musi być z górki Santimina. Dobre podanie na skrzydło Suso, centruje na pole karne. Wybijamy to, ale za krótko, ale szczęsny. W powietrzu króluje i piłki przechwytuje. Dobrze Saul Niguez, jeszcze tej Rodri wycofał piłkę. Ładnie klepią Hiszpanię Rodri. Jeszcze Santimina, na pole karne, ale Suso. Nie popisał się w tej sytuacji, mogło być jeden do jednego, ale Hiszpan strzelił obok bramki. Gdyby nie uderzał tak mocno, to może Hiszpanie cieszyliby się z wyrównania. Dobrze, Kownacki, inicjujemy kontrę. Czy zdobędziemy bramkę do szatni, to by na pewno podcięło skrzydła Hiszpanom. Krzysztof Piątek jest już w polu karnym. Pio-pio, zatrzymał się, podał Szymański. Jeszcze Kownacki 2 do zera. Tak jest, gol do szatni. To już może dobić Hiszpanów 2 do 0 dla reprezentacji Polski. I Dawid Kownacki może cieszyć się z bramki. Na piątek zagrał bardzo inteligentnie, poczekał aż będą lepiej ustawieni koledzy. No i tutaj piękne podanie: no i wykończenie Kownackiego. Dobrze, Szymański do środka. Kądzior może podać. Ucieka tam Kownacki, ale wybrał piątka. Ten szybko odgrywa do Kownackiego, który dobrze tutaj biegnie z piłką. Kownacki do prawej nogi. Centruje, wybije to Ramos. Jeszcze zgarnia to Zieliński. Łatwo zablokowany, nie koniec tej akcji Żurkowski z dystansu. No ale hea, takie strzały to łapie na rozgrzewce. Dobrze Suso, czeka z podaniem wreszcie podał Dominy, jest tutaj Saul Niges, Niges ładnie tańczy z piłką Asensio, ależ piękna akcja Hiszpanów. No tutaj nie dało im się odebrać piłki, prowadzili ją krótko przy nodze, świetnie podawali. No i Marco Asensio wszystko wykończył fantastycznym uderzeniem po krótkim rogu. Szczęsny bez szans, takich strzałów po prostu się nie broni. Dobrze, już Juźwiak, zagranie do środka, musimy walczyć, by odzyskać dwubramkowe prowadzenie. Krzysztof Piątek, dobrze od nas Kownackiego, jeszcze Juźwiak. Nie uderza tylko podaje Dawid Kownacki juźwiak w polukarnym broń. I Kownacki, ależ pięknie, ależ cudownie, ależ kapitalnie. To wykończył z lewej nogi i odpala motor i może jechać po trzy punkty. Właśnie tak to się powinno robić, pusta bramka. No i Kownacki się nie pomylił, uderzył obok dobrze stojących obrońców, no ale dla Kownasia to bułka z masłem. Jeszcze tutaj już podaje do środka, jest piątek. Czeka, obiegnie i podaje do Kownackiego. Dawid Kownacki jest polukarnym i lobuje, ale niestety nad poprzeczką. Chciał uderzyć idealnie nad bramkarzem, ale pomylił się i to dość znacznie. Taki strzał nie ma prawa zaskoczyć Dawida Dehei. Dobrze, tutaj Saul zagrał tutaj do Koke. Ten sam ze sobą się tak naprawdę pogubił. Rodri, Koke. Jeszcze Hiszpanie w natarciu Asensio, wycofanie Rodri. Jest tutaj, ale strzałsa ula w niespodziewanym momencie, ale szczęsny, dobrze interweniuje to jest naprawdę bramkarz, na którego zawsze można liczyć, praktycznie w reprezentacji nie zawodzi i gdy ma tylko trudną interwencję, to sobie z nią radzi, ratując nasz zespół. Isko, świetna kontrola piłki, fantastycznie rozrzuca grę do Alby. Jordi Alba jeszcze do Asensio. Marco Asensio centruje na Santiago Minę. I szczęście jest po naszej stronie. Słupek szczęsny, no i piłka ostatecznie wraca w pole. I mamy okazję do kontry. Patrzymy, co wymyśli Kownacki, podaje kapitalnie w tempo. Jest tutaj Frankowski, uciekł obrońcom. Przemysław Frankowski, nie ma tutaj Faulu, Hiszpan idealnie trafił. Przemysław Frankowski do środka, Kownacki, jeszcze Szymon Żurkowski. No ale Dechea ma pewny chwyt i tak jest strzały po prostu musi bronić. I koniec tego spotkania. Mamy zwycięstwo. Trzy punkty wpadają na nasze konto i pokonujemy Hiszpanów, powiększając nad nimi przewagę 3 do 1. Jak widać życie bez Lewandowskiego istnieje. Nasz kapitan jest kontuzjowany, ale może być z nas dumni dumny tak naprawdę, patrząc na naszą grę jak się spisujemy, pomimo tak wielkiej straty, jak strata na temacie Roberta Lewandowskiego. Dawid Kownacki, tutaj widzimy dwie ramki. szczęsny cztery interwencje, DHA 3 do bramka, że ciężko mieć jakiekolwiek zarzuty. Przejdźmy dalej. No i jesteśmy po drugim spotkaniu. Drugie zwycięstwo 4 mecze, 12 punktów. Cóż więcej chcieć tak naprawdę? To jest idealne otwarcie i mamy nadzieję kontynuować tą zwycięską serię. Tutaj nad Hiszpanami mamy 8 punktów przewagi, podobnie jak nad Danią. Tylko kataklizm mógłby nas pozbawić awansu na Mistrzostwa Świata, chociaż wiemy, dopóki piłka w grze, wszystko może się zdarzyć, ale liczymy, że nam już nic złego się w tych eliminacjach nie stanie. Zobaczmy z kim gramy w następnym odcinku, ale jeszcze wcześniej zobaczmy klasyfikację strzelców. Kownacki, cztery bramki, świetny wynik. Zobaczmy asysty, Krzysztof Piątek na czele, brawa, dogonił Fortunisa. Najwięcej czystych kąt. nadal po jednym wszyscy mają. Więc bramkarze idą łeb w łeb, nawet dwóch już hiszpańskich bramkarzy było, więc jak widać nie do końca tam w Hiszpanii ufają De jak dostał szansę Paul Lopez. I patrzymy kto w następnym odcinku... Na nas czeka, chyba przeskoczyliśmy za daleko, tak jest, bo tutaj mamy mecze z Belgią i Hiszpanią. No to mogą być już decydujące mecze, jak je wygramy, to już nic nie stanie nam na drodze do awansu, ale wiecie, z takimi rywalami zawsze trzeba uważać, zgłaszamy skład oczywiście. Lewandowski nadal kontuzjowany, aj, zabraknie go na te kluczowe mecze eliminacyjne. Taka dra radzi sobie na razie świetnie. Jak to mówiąc, zwycięskiego składu się nie zmienia. No i nie jesteśmy w stanie zgłosić Lewandowskiego, mimo iż ta jego kontuzja już chyba nie jest aż tak poważna. No ale musimy wrócić do Jankowskiego, który na razie dużo szans nie dostaje, ale znajduje się w szerokiej kadrze. Wolę mieć Jankowskiego niż Krychowiaka, bo przynajmniej on tak nie spowalnia gry, jak ten były gwiazdor Sewii. No przynajmniej tam grał jeszcze w piłkę. No. W PSG że już było gorzej, a w lokomotywie no, jakiś poziom reprezentuje. No ale mimo wszystko wolę stawiać na młodych. Bo oni grają dynamicznie, szybko operują piłką, a nie poprawiają ją 10 razy, żeby wykonać jedno podanie. A w tym materiale to by było na tyle. Ja już wam bardzo dziękuję za ten odcinek. No i oczywiście zapraszam Was na następny. Trzymajcie się!